No ale jak to szczęście osiągnąć? Bo takie to jest piękne i pozytywne. Żyć w pełni szczęścia. A moje życie wygląda tak. Wcale tego szczęścia nie czuję. Oczywiście, bardzo dużo zależy od nastawienia. Bo wiesz, są takie osoby, które mają wszystkiego pod dostatkiem. I ja spotykam takie osoby co jakiś czas. I te osoby mimo tego wcale nie są szczęśliwe. One mają wszystko. One mają piękną willę nad oceanem, z pięknym ogrodem. Dochody pasywne z różnych źródeł. Szczęśliwą rodzinę. A oni nadal są nieszczęśliwi, bo koncentrują się cały czas na tym, czego jeszcze nie mają. Z innych klas społecznych bardzo często spotykam ludzi, którzy mają już tak dużo, ale tego nie widzą. Oni widzą tylko to, czego nie mają. I gdy zapytasz te osoby, czy są szczęśliwe, to mówią: będę szczęśliwa, jak wygram w totolotka 6 milionów złotych albo 6 milionów euro. To wtedy będę szczęśliwa, bo sobie kupię wszystko. Ale nastawienie do życia. No to, jak to się mówi, krzyż na drogę. Jeżeli ktoś ma takie nastawienie, to wierz mi, że nawet jeżeli wygra to 6 milionów złotych czy euro, i tak nie będzie szczęśliwy. Nie będzie szczęśliwa, bo potem pojawią się problemy. Co ja zrobię z tymi pieniędzmi? Bo jeżeli ktoś ma takie nastawienie, że zawsze jest niezadowolony i nieszczęśliwy, to nawet jakby się otworzył przed nim róg obfitości, co i tak się nie stanie, bo siły wyższe dokładnie wiedzą, kogo mają obdarować. To gdyby nawet się otworzył ten róg obfitości, to ci ludzie i tak nie będą szczęśliwi. Czym jest więc szczęście? Ty wiesz, czym jest szczęście. To jest podążanie każdego dnia drogą serca i robienie wszystkiego, cokolwiek robisz, z głębi twojego serca. Gdy rozmawiam teraz z tobą, to robię to z głębi mojego serca. Mówię do ciebie, przekazuję ci wszystkie przesłania i w 100% cała moja energia płynie do ciebie. Mogłabym naturalnie nagrywać te spotkania zupełnie inaczej. Tutaj mówię, co mam powiedzieć, a tutaj już moje myśli się kręcą. Ojej, a co będzie, co zrobię na obiad, a tego mi brakuje, tu jeszcze chciałabym wygrać w totolotka, tu jeszcze to. I wtedy nie odczułabym szczęścia. Wszystko, co robisz, rób w 100% z całą twoją energią w tym momencie i rób wszystko tylko to, do czego woła cię twoje serce. To jest szczęście. Szczęście to jest dokładnie to odczucie, które mamy, gdy jesteśmy tutaj i teraz. W pełni sobą, w pełni swojej indywidualności, w pełni swojej niepowtarzalności. Idziemy zgodnie z sercem. Dlatego szczęście można odczuwać w każdej sekundzie. Nawet gdy wszystko dookoła jest ciemne, szare, bure i ponure, to ty możesz czuć szczęście, bo ty idziesz zgodnie z drogą twojego serca. I ciebie nie interesuje to, co się dzieje na świecie, co myślą inni ludzie, co mówią inni ludzie. Ciebie interesuje tylko to, że idziesz zgodnie z twoim sercem.